Hej, ja jestem z Wilbą, a to jest taki specyficzny odcinek z Hearts of Iron 4 Millennium Dawn Modern Day Mod, czyli gdzie gramy Polsko w czasach współczesnych. Odcinek, jak zauważyliście, pewnie nazywa się Przerwa łamane na koniec, ze znakiem zapytania, bo ja tu się właśnie będę taka jest krótka, jakby stwierdziłem, że nagram taki krótki odcinek, który po części też służy jakie takie co dalej, czyli takie nakreślenie co w najbliższym czasie. I już wyjaśniam. Dlaczego przerwa łamana na koniec? Ja się, tak jak pytałem się was wtedy pod koniec tego ostatniego odcinka, co powinienem zrobić, czy zakończyć tę serię, czy po prostu, czy kontynuować. Część z was powiedziała, żeby kontynuować, część żeby przerwać. Więc ja w tym momencie się jakby przychylam do opcji, żeby zakończyć tą serię, ale nie wykluczam, że do niej powrócę jeszcze, tylko po prostu zrobię sobie jakąś tam przerwę. Tylko chcę też wyjaśnić, dlaczego ja chciałbym to zakończyć. Po prostu, bo jeśli sobie spojrzymy na tą sytuację tutaj w tym momencie, tą Polską, no to tak naprawdę mamy przeciwników, w sensie ludzi, których moglibyśmy podbić jeszcze, no to jest cała Afryka, cała Ameryka Południowa, jeszcze tam Meksyk i tam Karaiby, tutaj Australia, Nowa Zelandia, Indonezja, Filipiny, Nowa Gwinea, Korea Południowa i Tajwan i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze mamy NATO. Ponieważ jestem, jak się mówi, takim człowiekiem, który zawsze preferuje robić w sposób taki zaplanowany, żeby tu mi nie wyskoczyło coś nie ten, a nieplanowanego, jakkolwiek to śmiesznie nie zabrzmi. Lubię mieć, że tak powiem, kontrolę nad wszystkim, więc w takim razie po prostu efekt byłby taki, że moja kampania by przebiegała tak, że najpierw bym wykończył tutaj Afrykę, tylko problem jest taki, że musiałbym teraz po prostu przygotować roszczenia na każde państwo i każde państwo by kosztowało w niebie 25 punktów władzy politycznej i 125 dni. I teraz jest problem tak, ja mam tylko 417 punktów władzy politycznej, więc to bym był w stanie przygotować te usprawiedliwienie dla wojny na 10, 16 państw. No i potem mógłbym, w miarę jakby mi punkty władzy politycznej przychodziły, mógłbym dla większej ilości państw, ale to też by trochę potrwało, tak? Więc tutaj bym miał jeszcze, no i oczywiście nie wszystkie bym od razu chciał przygotować te roszczenia, no bo powiedzmy chciałem tutaj te wojny prowadzić takie nie wszystkie naraz. Powiedzmy. No bo głównie z powodu tutaj jestem z limitem zaopatrzenia, nawet jeśli bym chciał, no to już mógłbym teoretycznie. Ale tak czy jak to by to potrwało, no ale tutaj jestem, biorąc pod uwagę jak ten mod szybko działa, no to byłoby pewnie jeszcze parę odcinków z samego wykańczenia tutaj Afryki, potem byśmy mieli jeszcze tą Amerykę Południową, tam środkową, Meksyk i tak dalej. Tam w międzyczasie jeszcze tutaj jako takie spin-offy, nazwijmy to, tą Indonezję, Australię i resztę spółki. No i potem by doszło do tam, no jeszcze Irlandia jest poza NATO. No i potem w końcu by doszło do naszej konfrontacji z NATO. Tylko jak, z jednej strony może nam się wydawać na przykład, że Francja posiada spore siły tutaj, no i reszta państw, na przykład Włochy prawie nie mają siły, mają raptem chyba 30 dywizji, jak dobrze pamiętam, coś takiego, czy 20 parę. Więc efekt byłby taki, że tak naprawdę tutaj bym sobie po prostu wystawił jakieś tam siły, które by na zachodzie, tutaj na przykład, na takiej pozycji, tutaj bym wystawił oddziały takie, które miałyby się głównie trzymać linię i nawet bym ufortyfikował tą granicę tutaj, więc miałbym po prostu forty, przeciwnik nawet jakby posiadał większe, lepsze siły i był w stanie mnie wypchnąć, to po prostu forty by sprawiły, żeby nie miał szans, najmniejszych szans po prostu się przedrzeć przeze mnie. No efekt byłby taki, że moje główne siły byłyby skoncentrowane tutaj przez Turcję, przez Republiki Bałtyckie, przez Bułgarię, Grecję, Albanię, Chorwację, Słowenię, Czechy, Słowację i Węgry. Po prostu wszystko to byłoby po prostu rozjechane, no jeszcze Norwegię i Danię. To byłoby rozjechane po prostu pod moimi pancernymi gąsienicami. No i potem efekt byłby taki, że bym po prostu bez problemu przeszedł przez, no, resztę tych państw, czyli Hiszpanię, Włochy, Brukselę, znaczy w sensie Belgię, Niderlandy, Hiszpanię, Portugalię. I dlaczego? Nawet
ale dlaczego jeszcze uważam, że to byłoby raczej bez żadnego wyzwania, ponieważ niektóre dywizje mają sobie na przykład w takim stylu dwie jednostki artylerii, jedna jednostka artylerii pomocniczej, oddział inżynierii i oddział szpitala polowego. Jeśli Francja na przykład nie poszła w tym momencie w doktrynę Superior Firepower Integrated Support, czyli zintegrowane wsparcie, to co dodaje punkty organizacji dla dywizji, w sensie zwiększa organizację takich jednostek pomocniczych, czyli na przykład artylerii, wsparcia inżynierów i tak dalej, to w tym momencie taka dywizja miała, jeśli dobrze pamiętam, jak policzyłem, miałaby 3, 5, 20, 4 punkty organizacji, więc taka dywizja byłaby po prostu w ciągu godziny albo dwóch wyrzucana z walki i ponosiłaby olbrzymie straty. Ale jak widać, Francja tutaj po prostu uwielbia, to ma 48 punktów kółów artylerii, 45, 50, 58, 40, 53, więc spora część sił tak naprawdę jest tutaj sztucznie zawyżona, bo tutaj mam na przykład samą piechotę ze szpitalami polowymi, które no po prostu nie mają siły. Nie mają siły, żeby walczyć przeciwko moim jednostkom pancernym, więc tutaj byłoby po prostu szybkie i szybkie po prostu załatwienie tej sprawy, więc nie chcę was po prostu zanudzić, bo to byłoby, jak już powiem nieraz w trakcie odcinków, no to byłoby tylko, póki jeszcze byśmy nie stanęli do walki z NATO, to byłoby przygotowanie roszczeń, wojna i to byłoby tylko takie naciskanie guzika od tego planu operacyjnego i po prostu patrzenie jak, o, kapitulacja i tak dalej, więc to... Dlatego uważam, że to byłoby dosyć nudne, więc wolę jakby raczej zakończyć czy odłożyć tą serię, jakąś przerwę, bo ja też jestem znudzony tą serią, powiem. Nie czuję jakiegoś tam tej radości. Na przykład jak robiłem tą serię z podbojem świata Niemcami, no to wtedy miałem, jak gdyby ścigałem się z czasem, tak? No chciałem jak najszybciej to zakończyć, no i sama seria trwała 12 odcinków, czyli tak powiedzmy 6,5 godziny, tak? Więc i podbiłem cały świat wtedy Rzeszą Niemiecką. A tutaj ta seria już trwa chyba 23 odcinki, no i tutaj jeszcze jesteśmy spory kawałek od zakończenia, tutaj mamy całą ten, no i biorąc pod uwagę jeszcze, jak ten mod już zaczyna tak bardzo, bardzo eufemistycznie mówić, spowalniać, więc tutaj 50-70 dni, żeby nawet dokończyć tutaj przygotowanie roszczeń na Tunezję i Egipt, no to będzie trwać nie wiadomo ile. Tak czy siak, więc to dlatego mówię, przerwa łamana na koniec, bo na razie będę to odkładam. Nie wiem po prostu, może coś się stanie na grę, stwierdzę, że wrócimy sobie do tego i coś tam jeszcze parę tych państw podbijemy na przykład i będzie to tak na przykład, nie wiem, raz na parę dni wrzucę taki dodatkowy odcinek i w tym momencie to się jakoś tam rozłoży i ja nie będę czuł takiego jak gdyby zmęczenia tą serią i może was też nie będzie zanudzać, albo po prostu już kompletnie zakończę tą serię, albo po prostu, nie wiem, zrobię sobie tydzień przerwy od tej serii, 2 tygodnie przerwy i potem po prostu wrzucę już resztę normalnie w formie odcinków. No więc to byłoby takie moje zdanie na ten temat z tą serią. I teraz część będzie ta zwyczajowa, co dalej. Pierwsza rzecz jest taka, że ja sobie zrobię też parę dni jeszcze, znaczy planuję, być może zrobię wcześniej, w sensie skończę tą przerwę z Hazafire 4 i potem wrócimy do tego, co planowałem, czyli tej wojny w Nadrenii i to już będzie robione na tym nowym patchu, tym patchu, który jest obecnie w fazie bety, czyli Operacja Słonecznik, Operation Sunflower 1.2, ten patch. I wtedy właśnie zrobimy tą wielką entente, to osiągnięcie, czyli właśnie ta wojna w Nadrenii, która powinna być taką bardzo krótką tą serią z Hearts of Iron 4, a potem się zastanowimy. Tak czy siak, to będzie parę dni przerwy jeszcze między tą serią, a właśnie tą następną. Chyba, że będzie tak jak między, już nie pamiętam, między którymi seriami też mówiłem, że zrobię sobie dłuższą przerwę, efekt był taki, że był raptem dzień chyba przerwy między Czechosłowacją, chyba Niemcami, czy coś w tym stylu. Więc to byłoby...
Stars Hearts of Iron 4, Crusader Kings 2 oczywiście dalej kontynuujemy. Dzisiaj powinna się pojawić nowa seria z Retroplaya. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I postanowiłem, że Retroplay będzie się ukazywał w takiej formie sezonowej. W sensie to będą... Każdy sezon będzie zawierał 4 serie. No i ta seria będzie się ukazywać w piątek, sobota, niedziela. Więc będą 4 gry w takim sezonie. I potem przerwa, ja wtedy w międzyczasie będę się w stanie jakoś zastanowić sensowniej, może na przykład jakie te gry chcę umieścić w tym retroplayu, czy mają na przykład jakiś taki element łączący to na przykład już kolejnych sezonów. Być może już zacznę więcej inwestować, jak to się mówi, w taki edytowany materiał, żeby na przykład jakieś tam właśnie jeszcze powiedzmy wyrzucać. No, żeby to wyglądało jakoś tak ciekawie niż sam, jak to się mówi, gameplay. Ale to jest jeszcze pieśń przyszłości. W najbliższym czasie mam nadzieję, że pojawi się w końcu jeszcze ta jedna rzecz, którą cały czas planuję, czyli te poradniki. Powoli przygotowuję materiał. I dobrze pójdzie, że w tym tygodniu, w sensie następnym tygodniu po tym... w przyszłym tygodniu po prostu. Jak dobrze pójdzie, powinny się pierwsze pojawić. I to jest tak. I całkiem możliwe, że już za niedługo wrócimy do Europa Universalis 4 też. Z kolejną jakąś tam serią. Jeśli nie wrócimy teraz, to powinniśmy wrócić z przedpremierowym, w sensie materiałem z Rise of Man, czyli tego najnowszego dodatku. Ale to jeszcze jest przed nami. Tak czy siak, jak zwykle, dzięki. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. No i jak zwykle, trzymajcie się. Do zobaczenia z tym razem. Hej!